Wiecie, czasem jest tak, że, że włączę zmywarkę a i za ścianą, kiedy chcę nagrywać, nie bardzo się da, mimo że mam studio, to jednak takie buczenie i, i tłuczenie się zmywarki mm, trochę daje się we znaki i nie mogę nagrywać, ale za to mogę nagrywać Wam. Więc tak na szybko. Astronomikan wylosował mi stronę Wielka Wojna Herszta Tuski. Nie, nie chodzi o tego Tuska, którego zawsze jest wina, więc chodzi o wielki szef Tuska. On miał, się nazywał Tuska. Tak więc szybka historia o Tusce. Pod koniec 41 milenium sąsiadująca ze światem, fortecą Kadia, planeta Prosan, stała się celem inwazji przeprowadzonej przez potężną hordę Orków których dowódcą był właśnie wielki szef Tuska. Gdy do systemu kadiańskiego weszła flota orków, jednostki Imperium wyruszyły, aby ją przechwycić i zniszczyć. Jednak flota Imperium tylko spowolniła, ale nie zatrzymała postępów zielonoskórych. Orkowa flota przedarła się przez blokadę, tracąc zaledwie jedną trzecią swoich sił. Kiedy wreszcie dotarła nad Prosan, dowództwo Imperium spodziewało się, że wrota kadiańskie staną się świadkami przeprowadzonego na pełną skalę łag. A propos, to ja jestem Wojtek, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Właśnie, i czytam dla Was właśnie te artykuły. No, wracamy. Planeta Prosan była polem treningowym dla przyszłych regimentów kadiańskich światem niezwykle niebezpiecznym i kompletnie ze strategicznego punktu widzenia bezwartościowym. Niestabilny klimat został jeszcze dodatkowo sztucznie zmodyfikowany, by mocniej służyć ćwiczeniom dla żołnierzy w jak najbardziej ekstremalnych warunkach. Nieprzerwanie padały tam kwaśne deszcze, a z pomiędzy ostrych wulkanicznych skał wylewała się lawa, i na dokładkę na powierzchni szalały tornada oraz burze. Tajemnicą pozostawało, czego orkowie szukają na tej niegościnnej planecie. Przez 13 dni kadjańscy dowódcy obserwowali z zaciekawieniem, jak po nieprzyjaznej powierzchni planety rozlewają się kolejne fale orkowych wojsk. Imperialne regimenty, które Akurat były na planecie, walczyły z wielkim poświęceniem dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu, szybko zyskali przewagę nad zielonoskórymi. Wielki szef Tuska zdawał się jednak dążyć do podboju planety za wszelką cenę, a jego elitarna piechota przyjmowała to wyzwanie z wielką radością. Trudne warunki otoczenia zdawały się sprawiać, że orkowie walczyli z jeszcze większym oddaniem. Nie minął miesiąc i armie imperium wycofały się z planety, ratując jak najwięcej ludzi i sprzętu. Prosan został przejęty przez orków. Niebawem po odwrocie ludzi prosan został otoczony przez flotę imperialną od strony Kadi i reszty imperium, tylko prosta droga do Oka Terroru była wolna od imperialnych okrętów. Statki kosmiczne ludzi szykowały się do zaciętej walki, ale ku zdumieniu wszystkich, po miesiącu wszyscy orkowie opuścili całkowicie prosan i skierowali się na, na wprost Oka Terroru do Oka Terroru, znikając za zasłoną zła. Dwa lata przed inwazją na Prosan na pokład miazgo szczenka okrętu flagowego Wielkiego Szefa Tuski przedostała się poprzez osnowę pewna demoniczna istota Nic nie sprawiał, nic nie sprawiało Tusce większej radości niż walka z silniejszym przeciwnikiem i odniesieniem nad nim zwycięstwa gdy więc dowiedział się, że jego załogę masakruje imponujących rozmiarów wielogłowa Mara założył swoje energoszpony i z okrzykiem wojennym w na ustach Ruszył w stronę, z której dochodziły odgłosy walki. Wielki szef był pod ogromnym wrażeniem gwałtownej siły, gdy jego oczom ukazało się wreszcie zakrwawione, masakrujące jego burszujów, monstrum. Mimo to Tuska, urodzony Herst, nie zamierzał się wycofać, szczególnie że znajdował się na własnym terenie. Zdecydował się stawić czoło bestii. Do pojedynku doszło na mostku miasta Goszczenka. Starcie było niezwykle wyrównane, a gdy dobiegło wreszcie końca, Tuska mógł dołożyć do swojej kolekcji pamiątek bitewnych kolejne trofeum. Podczas walki z bestią Osnowy, Tuska znalazł się bliżej śmierci niż kiedykolwiek wcześniej i ogromnie mu się to spodobało. Po przysięgu szukać kolejnych istot Osnowy, z którymi mógłby stanąć do walki, obiecał również prowadzić swoich chopaków na ostateczną wojnę przeciwko istotom potężniejszym od wszystkich innych. W ten sposób narodziło się Łak Tuski. Powróciwszy do świata materialnego, wielki szef zebrał tylu dziwolongów, ilu zdołał, i rozkazał swojej flocie ruszać do planety Prosan. Po krótkiej rozgrzewce z Imperium, gdy jego chopaki przyzwyczaili się do nieprzyjaznych warunków, zdecydował się Tuska skierować flotę w leżące za wrotami kadiańskimi serce chaosu. Tam, jak uważał, dojść miało do najzacieklejszej i najbardziej ekscytującej wojny w historii galaktyki. Pod wieloma względami miał rację. Flota Tuski, zwykle gwałtowne wejście wosnowe wykonała z zadziwiającą łatwością. Dziwolongi ostrzegali Tuskę, że łatwiej jest wejść w przestrzeń oka terroru, ale trudniej wyjść z jego żelaznego uścisku. Tuski to jednak nie powstrzymało, jego flota przecinała mgławice myśli i zmętniałe morza emocji w poszukiwaniu czegoś, co można by zniszczyć. Dotarła na planety pokrytej skrzącymi się kryształami, lasami wijących się i bełkoczących trupów, i ogromnych kul wypełnionych czystą mocą, trzaskającymi i skwierczącymi, gdy orkowie podchodzili do lądowania. Każdy świat był bardziej dziwaczny od poprzedniego, a oczom podróżników ukazywały się obrazy, które przeciętnego człowieka dawno już doprowadziłyby do szaleństwa. Tuska jednak się tym nie przejmował, jego orkowie niszczyli wszystko po drodze. Na planecie, usłanej poranionymi, ciężko dyszącymi i wijącymi się z bólu maszkaronami, Uniosły się ociekające śliną jęzory, być gać i rozrywać swymi ostrymi końcami orkowych wojowników. Tuska i jego podwładni cieli i rąbali wszystko, co się rusza. Na planecie z żywego jedwabiu długonogie kusicielki próbowały oczarować zielonoskórych, maszerujących w pobliżu ich rzeźbionych pałaców. Reakcją orków na te zaloty była każdorazowo po prostu seria z broni palnej i kilka ciosów ostrym rębakiem. Na planecie wykutej z bryły litych myśli, orkowie przedzierali się przez skrzące się jak cudowny klejnot labirynty. Maszerowali, burząc wytwory niepojętej architektury, miażdżąc pod kutymi żelazem buciorami na wpółrealne relikwie i masakrując trwające w modlitewnym uniesieniu istoty. Choć na każdym z wynaturzonych światów, które przyszło mu odwiedzić, tracił coraz więcej orków, Tuska nigdy nie czuł się tak wspaniale. Prawdziwa próba potęgi Tuski miała dopiero nadejść. Wylądowawszy na planecie o koloru świeżej krwi, orkowie w poszukiwaniu przeciwnika maszerowali w sięgającej im do kolan po soce. Nie natrafili na nikogo. Brodzili w gęstej brei, kierując się w stronę widocznych na horyzoncie świateł toczącej się bitwy. Wcale się jednak do nikogo nie zbliżali. Być może łak, Tuski dobiegłoby końca na tej planecie, gdyby sfrustrowany wielki szef nie wystrzelił ze swojej spluwy w ziemię. Powłoka planety, przypominająca z wyglądu świeże mięso zanurzone we krwi, poruszyła się, reagując na to, co zrobił Tuska. Orkom nie trzeba było wiele tłumaczyć. Zaczęli rąbać, ciąć i strzelać sobie pod nogi. Po karmazynowym niebie przetoczył się gniewny ryk. Już wkrótce planeta miała okazać swój gniew w dużo bardziej niebezpieczny sposób. Skałusz krwi. Wynurzać się poczęły bestie ze ścięgien i gniewu, ubrany tylko w unoszące się na wietrze smugi morderczych zamiarów. Demoniczne istoty ruszyły z krzykiem w stronę orkowych szeregów. W końcu zielono skórzy, tracąc coraz więcej żołnierzy, zdali sobie sprawę, że trafili na godnego siebie przeciwnika. Wielki szef Tuska nic nie utracił z wcześniejszej odwagi i bronił się za pomocą energoszponów oraz rębaka. W pewnej chwili pod jego stopami ziemia niespodziewanie się rozstąpiła, i z bijącego serca planety wydostało się coś ogromnego i przerażającego. Choć Tuska o tym nie wiedział, zwrócił uwagę na siebie, e, cz, krw, uwagę krwawego księcia, władcy świata, w którego dzikie ostępy zapuścili się orkowie. Książę uśmiechnął się w stronę zgromadzonych przed jego obliczem zielonoskórych, odsłaniając usta pełne kłów, których pozazdrościłby mu każdy członek klanu złych księżyców. Otworzył swą paszczę niewiarygodnie szeroko i ruszył do ataku. Marcy Herst i zrodzona z krwi istota walczyli wiele godzin, lecz wkrótce jasne się stało, że demon po prostu bawi się z orkiem. Chopaki zostali zdziesiątkowani, a Tuska krwawił obficie z tuzina głębokich ran. W końcu przeciwnik przebił go na wylot dziurawiąc jego brzuch i unieruchomił, przyciskając go do ziemi swym rozczepionym kopytem. Triumfujący krwawy książę wydał ze swych ust okrzyk ku kukwalek horna. Jednak ocalałe dziwolongi wykorzystały te chwile i, z pragnieniem zemsty za Tuskę, zaatakowali demona nawałnicą psychicznej energii. Ten zawył wściekły na to, że pozwoliły sobie na taką zuchwałość i jednym gestem zmiażdżył ich umysły. Ostatkiem sił konający Tuska wstał, gdy krwawy książę był zajęty dziwolongami i skręcił mu kark za pomocą swych energoszponów. To jednak nie koniec historii o Tusce. Swoimi wyczynami zwrócił uwagę Gorka i Morka, czyli bogów orku, orków, oraz samego Korna, który szanuje wojowników walczących do końca. Ci trzej bogowie postanowili spełnić największe marzenie Tuski wieczna walka. Tak więc za każdym razem, gdy nad krwawym światem wschodzi słońce, wielki szef i jego orkowie ruszają do boju maszerują przez krwawe bagna w niekończącym się cyklu walki i śmierci w pewnym sensie tego dnia dawno temu tuska i jego orkowie wrócili wreszcie do domu ja wam mówił że wim, gdzie je klawa bitka cytat wielkiego szefa tuska on tak coś po śląsku głodo dobra ee, tyle na dzisiaj Taka śmieszna historia, taka opowiastka, opowieść, legenda. To by, Patrzę, że to było w dziale opowieści i legendy. No, któż to wie, mm, jak to było. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Zobaczymy, co następnym razem mi Astronomikan e, znajdzie. Cóż. Łapki w górę? Oczywiście. Subskrybujecie? Oczywiście. Kto chce, może dołączyć do Patronita lub Paypala? Oczywiście. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć. Czytał Wojtek. Czytał Wojtek. Czytał Wojtek.